We Wrocławiu potrzebna jest krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prosi zwłaszcza osoby z tak zwanymi grupami minusowymi o pilne oddawanie krwi. Krew to lek bezcenny i niezastąpiony. Kiedy pojawia się choroba, jego zapotrzebowanie to często walka z czasem. Czas pandemii nie sprzyja oddawaniu krwi w sensie takim mentalnym, bo ludzie się obawiają zakażenia. Jednak pragnę zapewnić, że w centrum przestrzegamy procedur tak, aby dawcy czuli się bezpiecznie. W związku z tym, że jest mniej dawców, a szpitale w dalszym ciągu jednak wykonują zabiegi, te stany są niższe niż byśmy sobie tego życzyli, zwłaszcza w grupach minusowych. W każdej populacji ten rozkład grup jest inny, ale u nas właśnie tych grup minusowych jest wyjątkowo mało, zwłaszcza grupy A i grupy 0 i w związku z tym są niedobory. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać krwiodawcą? Krew oddawać mogą osoby od 18 do 65 roku życia, ważyć nie mniej niż 50 kg i być osobą zdrową. Do centrum należy przyjść z dowodem osobistym. Po wywiadzie lekarskim oraz wypełnieniu formularza krew można oddać od razu na miejscu. Sam zabieg trwa krótko, bo raptem 8 minut. Jednak jak podkreślają sami krwiodawcy, najważniejsze są chęci, a świadomość pomagania innym jest bezcenna. Świadomość, że można komuś pomóc, może nawet uratować życie, także to mną kieruje. Czy to pierwszy raz? Nie, oddaję krew od około 2 lat. Tak z tego, co mogę sięgnąć pamięcią, to może być około 8 raz, tak. To był przypadek, bo teściowa trafiła do szpitala, była potrzebna krew. Wtedy oddałam pierwszy raz i później już regularnie. Staram się oddawać krew regularnie, ponieważ nas to nic nie kosztuje, a faktycznie możemy komuś uratować życie. Więc warto i zachęcam każdego do oddawania krwi. Zawsze miałam taką jakąś potrzebę. Mam też rzadką grupę krwi, 0-, więc to tak oddaję po prostu. My właściwie codziennie wydajemy około 200 jednostek krwi, natomiast niestety no, tylu dawców nie mamy, w związku z tym jakby zapotrzebowanie na krew niestety przewyższa liczbę chętnych do oddania krwi. Stąd też nasz apel właśnie o wszystkie osoby, które są chętne i mogą oddać krew. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można zgłaszać się od poniedziałku do piątku od 7 do 17:30 oraz w soboty od 7:30 do 12:00. Ze względu na pandemię koronawirusa osobom oddającym krew przysługują 2 dni wolnego. Agata Todorow, Echo 24.